Nie często się wygrywa 10 na 11. Wielkie rzeczy dokonaliście dzisiaj. Też niesienie chyba do pięgiem kibiców, prawda? Trzeba mówić, jak mieliśmy przewagę już na 1-0, mieliśmy się z bardzo dobre sytuacje. Możemy kłócić się na 2-0 chociaż. No jak straciliśmy na 1-1, to trochę nerwowy się robi przez chwilę. I trochę żółte karty złapaliśmy. I myślę, że potem czerwona kartka, jak byliśmy w szatni, to trener naprawdę kazał nam bardziej spokoić i wziąć się tak naprawdę do roboty, bo nie pamiętam ostatni raz, tak tutaj wygraliśmy u siebie i tego dzisiaj musieliśmy wygrać. No i naprawdę każdy dzisiaj dał siebie nie 100, tylko 200%. Tak się zapowiadano ten mecz jako pojedynek Giela z Leandro, czyli dwóch najlepszych strzelców. No to chyba ten pojedynek wygrałeś dzisiaj, dobrze ci się grało. Tak, można i tak, tylko że tak naprawdę ja nie patrzę na to. Nie patrzę na to, dla mnie po prostu jest najważniejsze zwycięstwo i fajne, po fajnej akcji, naprawdę po fajnej akcji to strzeliśmy na 2-1. Jeśli mieliśmy na 3, szkoda, że nie wkorzystaliśmy, ale naprawdę cały zespół i z rezerwy też, kto wchodzi na boisko, zrobił naprawdę bardzo dobre roboty. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.